Żeby zrozumieć, co to są te akcje. Panie profesorze? Akcje? To takie papierki, na których jest napisane akcje. Kolejna lekcja. Kolejny ważny przedmiot. Kolejna klęska. Na twarzach uczniów widać już większą pewność siebie. Może to przez te brody. Dzień dobry dzieci, dzisiaj porozmawiamy o pierwszym prawie katedra. Więc słuchajcie dzieci, zacznijmy od tego, że Kopernik stworzył słońce. Stop! Nie. Najpierw pokażę wam mój system stawiania plusów. Nie, to nie tak było, muszę pomyśleć. Nie, tak, nie tak. Koniec, idę do domu. To jest ten moment, kiedy każdy uczeń tej klasy zastanawia się nad swoim... ...nego pana jadło na kolejne dni pracy. Jedna sobie kitu biały podchodzi. Pytanie druga? No. Wziął od swojego pana kawałek sera i wyruszył w drogę na pastwisko. Wolno, czy won! Francesco ciągle myślał o jedzeniu, bo był głodny, ale wiedział, że jak zje teraz, nic mu już nie zostanie na potem. Takim, że głodny. Pracował ciężko cały dzień i czuwał całą noc. No zadź, łowcy, no zadź! Po kilku upalnych dniach był tak głodny, że postanowił zjeść ser, który mu powierzono. Chcę, żeby to było stałe. Posłuchaj, tam chciałem mieć te filmy, nie? Dobra. Oui, my son! Jaki to język? A co to? Co to za krzaciory? O fu, to śmierdzi! Jeszcze ściągę. Nie wiem. Nie wiem, czy mam zjeść, ale... Jolo. Delicious, oui! Chcesz?
całego. Dobra, nie? Jak widać, prosty chłop przyczynił się do powstania dzisiejszego sera pleśniowego. To tak wyglądali pierwsi biotechnolodzy. Nie ma? O, a to białe jest. I są tafony. Co? Macie nagrywać na innych wydarzeniach? Czy jeszcze? Jasne. Panie doktorze. Ale co chcemy na to, że pominę mówić? Nie, no chcemy. Ale mam to... Witam, panie doktorze. Przyszedłem się zbadać. Świetnie. Dzień dobry. Doktor Queen, słucham. Panie doktorze, ostatnio tak mi coś tutaj... No serce buja. Dobrze, dobrze. Nie ma problemu. A jest pan kobietą? Ostatnio nie. A to dobrze, dobrze. Nie będzie się pan musiał rozbierać. Jak dobrze, bo się dzisiaj nie umyłem. Czuję, czuję. Nie żyje pan. Ale jak to nie żyje? No normalnie. Nic nie usłyszałem, czy nie ma pan serca. Nie żyje pan. Proste. Ale jak to nie żyje, jak z panem rozmawiam? Wszyscy martwi tak mówią. Nie, naprawdę serce kuje. Tak, tak, tak. To jest poważny problem. Problem? Ale co pan mówi? To ja może jeszcze raz pana zbadam, dobrze? No dobrze, a założy pan takie oto, to, to? Właśnie, przecież ich nie założy. Tak. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wydech. Taki lekarski żart. Brałem pana. Ale co z sercem? A z sercem jest problem. I to bardzo poważny. Ma pan tylko jedno po lewej stronie. Nieuleczalne. A to nie wszyscy tak mają? Nie wiem. Nie sprawdzałem. A chorował pan na coś w dzieciństwie? Przeszedłem świnkę i odrę. Błąd. Błąd, proszę pana, błąd. Odrę trzeba było przepłynąć. A świnkę to co? Tak bez żartu, bo to jest poważny problem. Problem? Proszę pana, jest recepta. Co to jest? Recepta? A co tu jest napisane? Dobre pytanie. Kto pyta, nie błądzi. W aptece panu powiedzą. A wie pan, doktor, czemu to serce tak... Tak, kuje. Kuje, bo się zaraz szykuje, ale niech pan się nie przejmuje, nie prędko pan wykituje. Jo. Pan jest chyba jakiś nienormalny. Kto? No pan. Ja? No pan. Kto? Pan. Czemu? No bo jak z panem rozmawiam, to tak jakbym z trzema osobami naraz gadał. Powiem panu w tajemnicy, że jaki brzuch, to dwóch. A wątroba też osoba. Ale dobry żart. Też z pana nabrałem. Który lepszy? Nie, no ja się czuję jakoś niewyraźnie. Niewyraźnie się pan czuje? Co panu jest? No głowa mnie boli od tych wszystkich takich. Głowa pana boli? Jest sposób, jest metoda. Jak pana boli głowa, to czy próbował pan sobie odciąć nogę? A to by pomogło? Nie wiem, ale na pewno odwróciłby uwagę od głowy. A to nie, nie, bo ja może mam coś dla pana. Ja nie mogę, ja nie mogę, nie mogę, nie, nie. Prześwietlenie nie. Przyniosłem. To mogę. Ładnie pan wyszedł. Niech pan sobie na Facebooka wrzuci. Wyraźnie zaznaczoną talię oraz szerzej rozbudowane biodra. Jednakże zdarza się, że samce z grupy fast foodowców mają większe gruczoły od samic i okrąglejsze kształty tylko w nieco odmiennych miejscach. Dopatrzyć się również można cech wspólnych. Obydwoje cierpią na rozległe skrzywienie kręgosłupa, spowodowane nadmiernym rozwiązywaniem zaległych. Leczną broń, kluczyki od gimpomobilu, czytaj skuter. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców,
naukowców przyciąga on aż 85% żeńskich osobników. A morał z tej bajki jest prosty i niektórym znany. Wszystkie, bez względu na wygląd, lecą na many-many. Nie chcemy nikogo w nim urazić, lecz pokazać dystans do siebie. A więc przejdźmy do konkretów, a mianowicie przedstawmy naszych aktorów. Typowy Human, typowy Matwis, typowy Bochem, Lektor. No to zaczynajmy. Ojejku. Wiecie, co mi się ostatnio przytrafiło? Ostatnio pani na matmie. Czarek, budzaj, zatwierdza. A ja wam powiem żart, który zrozumie...